Cześć wszystkim, nazywam się Monika Rajska i zapraszam Was do kolejnej Myślonotatki. A dzisiaj poopowiadam Wam trochę na temat takiego bardzo dużego tematu, który jest bardzo powszechny w środowiskach rozwojowych, tudzież temat przebaczania i wybaczania sobie i innym. My wybaczanie rozumiemy jako odpuszczenie krzywdy. Nie byłoby wybaczania, gdyby nie byłoby krzywdy. A więc tak naprawdę czym jest krzywda i czy ona rzeczywiście istnieje? Otóż to nie. Nie ma czegoś takiego jak krzywda. Krzywda to jest interpretacja przez umysł zachowania osób trzecich lub zdarzeń trzecich z drugiego poziomu. A ponieważ my w tej chwili, czyli czakry sakralnej, o której wspominałam już wcześniej, ale dla tych, co nie znają jeszcze tematu czakry sakralnej, to zaznaczę, że temat czakry sakralnej, czyli pomarańczowa czakra, zajmuje się tematem stadna, tematem jak mnie widzą inni, rodzina i co ludzie powiedzą generalnie i spełnianie cudzych oczekiwań i bycie takim na zewnątrz, bycie kimś, kim się tak naprawdę nie chce być, ani się nie jest w środku. A w tej chwili bardzo ważne jest to, żebyśmy my siebie nauczyli się realizować właśnie z drugiego poziomu, czyli z trzeciego poziomu, przepraszam, czyli z tego poczucia ja chcę, ja jestem właśnie taka i w ten sposób się pokazuję i w ten sposób się realizuję i takie treści są moimi wartościami, niezależnie od tego, co kto obok ma do tego, jakby co do powiedzenia na ten temat. Czyli krytyka, hejt, i wszelkie inne opinie innych właśnie są tylko opiniami. I jeżeli chodzi o krzywdę, jeżeli my interpretujemy pewne wydarzenie w naszym życiu jako krzywdzące wydarzenie, to jesteśmy od początku w błędzie. Ponieważ to doświadczenie miało być tylko doświadczeniem. Myśmy mieli z tego wyciągnąć wniosek, wyciągnąć lekcję. My jesteśmy w konkretnej sytuacji, dlatego że właśnie w niej mamy być. My mamy nauczyć się ekonomicznie szczytywać jak najwięcej treści z danego wydarzenia. Czyli żebyśmy tego więcej, tych błędów nie popełniali, żebyśmy więcej nie wchodzili w tą samą stronę, uczymy się takiego rozumienia rzeczywistości poprzez nas samych. Czyli jeżeli wydarzyło się coś, co mi się pozornie nie podoba, szukam rozwiązania w sobie, szukam tej treści w sobie, która wpłynęła na to, że ja to odczuwam jako krzywdę. Natomiast jeżeli chodzi o inne istoty, które nam tą krzywdę wyrządziły w naszym mniemaniu, jeżeli zrobiły to z premedytacją, tym gorzej dla nich. Natomiast jeżeli zrobi to niechcący przez przypadek, co myśmy odczytali jako jawna krzywda w naszą stronę, to możemy mieć pewność, że przestrzeń tak czy owak tamtą istotę rozliczy z tego, co ona zrobiła. Natomiast my z każdej sytuacji w naszym życiu, którą odczytujemy jako krzywdzącą, powinniśmy wyciągać jak najwięcej wniosków. No i taki przykład klasyczny, który również się często zdarza wśród moich klientów. Zdrada. Zdrada, czyli partner zdradza partnerkę, tudzież albo odwrotnie, partnerka zdradza partnera. Tam są w tle oczywiście dzieci, tam są w tle kredyty, domy, małżeństwa i tak dalej. No i nagle następuje takie zdarzenie. No i teraz jak to interpretować? Oczywiście w pierwszym takim odruchu reagujemy agresją, nienawiścią, rozczarowaniem i żalem. Okej, to jest w porządku. Natomiast trzeba do tego podejść ekonomicznie. Co takiego we mnie jest, co ja mam takiego do przerobienia, że przyciągnęłam lub zakochałam się w facecie, który w ten sposób się zachował wobec mnie. Ponieważ tak naprawdę, jeżeli zdrada jest w Twoim życiu prywatnym, czy to Cię zdradzi wspólnik, czy to Cię zdradzi przyjaciółka, czy przyjaciel, czy szef, czy pracownik, czy ktokolwiek inny, czy na końcu właśnie ten partner, tudzież partnerka, znaczy się, że coś Ty zdradzasz w sobie. Ty poprzez swoją pracę, poprzez swoje życie gdzieś pozwalasz sobie na swego rodzaju niespójność w treściach. Ty gdzieś sobie pozwalasz na zdradzanie samego siebie. Dlatego jak gdyby uczysz swojej przestrzeni,
że skoro ja mam to w sobie, to na zewnątrz też to będzie. To jest absolutna prawda, że tak to działa, ponieważ jeżeli mamy Torusa, to my jesteśmy w środku Torusa wobec rzeczywistości zewnętrznej, a to wszystko jest naokoło, Torus, zewnętrzna część Torusa jest naokoło nas, więc to, co my mamy w środku, to natychmiast przechodzi na świat zewnętrzny. Więc jeżeli ja siebie zdradzam w jakimś miejscu i nie działam w zgodzie ze sobą, poświęcam coś, czego nie chcę poświęcać, pracuję gdzieś, czego nie chcę, gdzie nie chcę pracować, no generalnie nie jestem ze sobą szczera w swoim życiu, to prędzej czy później ta treść w jakimś aspekcie pojawi się w życiu zewnętrznym. Jako fakt. Będzie ta sytuacja dotyczyła ludzi z reguły trzecich, które przyniosą nam jakieś wydarzenie do naszego życia, które my potraktujemy jako krzywdę. Nie należy tego traktować jako krzywdę, tylko jako lekcję, jako lustro, jako zdarzenie, jako zjawisko, które będzie powodowało was, nas, powinno powodować taką refleksję, że jeżeli jest tak i tak, to teraz czego mnie ta lekcja ma nauczyć? Gdzie ja mam szukać rozwiązania? Gdzie we mnie jest problem? Pamiętacie Torus? Torus, czyli w środku, jestem ja. Świat zewnętrzny to jest świat zewnętrzny. On będzie taki, jaki ja jestem w środku. Więc dlatego nie należy podchodzić do tematu krzywdy jako coś, to nie moja wina. Tak się wydarzyło, to jest jego wina, to jest rządu wina, to jest systemu wina, to jest, nie wiem, rodziców wina, że ktoś jest jakiś tam. Bardzo chętnie obwiniamy innych, a to jest szczególnie takie właśnie charakterystyczne dla drugiego poziomu treści, czyli dla czakry sakralnej, która nie lubi i nie chce ponosić odpowiedzialności za samą siebie, poza tym osoba na drugim poziomie treści. Poza tym drugi poziom treści jest bardzo uzależniony od świata zewnętrznego. I wszystko, co się dzieje w świecie zewnętrznym, ma niejako wpływ na moje życie, mocny, bardzo mocny wpływ ma. Ja się do tego stosunkowuję bez przerwy, do tego, czym ja się zajmuję w środku. A to też jest nie... To też jest błędne w stosunku do trzeciego poziomu treści, czyli do czakry serca, która działa niezależnie od wydarzeń zewnętrznych. A te wydarzenia zewnętrzne po jakimś czasie pracy na trzecim poziomie zaczynają zdecydowanie bardziej pracować trzeciopoziomowo. Zaczynają się dziać rzeczy z trzeciego poziomu. Mniej z drugiego, ale zawsze drugi będzie. My musimy też o tym pamiętać, że drugiego poziomu się nigdy nie pozbędziemy i to nawet nie o to chodzi, bo drugi poziom zawsze będzie nam potrzebny do życia społecznego, ale trzeci poziom ma mieć kontrolę nad drugim poziomem. Czyli my mamy z trzeciego poziomu, czyli z czakry serca, kontrolować swoje niższe poziomy. I pierwszy i drugi poziom, czyli czakra podstawy, czakra sakralna, które są bardzo ważnymi czakrami, ale one służą dla nas jako narzędzie. I w tym wypadku właśnie zachowania z drugiego poziomu czakry, z drugiego poziomu, czyli z czakry sakralnej, nie mogą nami rządzić. My nie powinniśmy podejmować decyzji na podstawie właśnie tego poziomu, czyli nie traktujemy wydarzeń zewnętrznych jako krzywdę, tylko jako lekcję, z której dostaliśmy 2 minus, powiedzmy. Czyli w tym momencie popraw sprawdzian. Nie powtarzaj drugi raz tego samego, ani trzeci raz tego błędu. Poszukaj, gdzie jest w Tobie ta treść, gdzie jest w Tobie ta część, ta nieciągłość, która powoduje, że to się powtarza, że to się dzieje. Ponieważ zapewne zauważyliście, że w Waszym życiu po jakimś cyklicznych, oczywiście, bo Torus, w cyklicznych odstępach czasu dzieją się bardzo podobne rzeczy, pojawiają się bardzo podobni ludzie w podobnych miejscach i w podobnych sytuacjach. Czyli jakby poprzez to i dzięki temu, że to sobie wyłapujemy szybko i robimy coś z tym, nie traktujemy tego jako krzywda, bo dla umysłu zamknięcie tematu w formie krzywda to jest robienie sobie traumy, a trauma to jest taki niezdany egzamin, to jest niezaliczona lekcja. Trauma to jest bardzo wygodne określenie dla wydarzenia, które dla nas jest nieprzyjemne i nie chcemy w to wchodzić. I umysł robi takie zaciemnienie tematu, on w to nie wchodzi, on się boi w to wchodzić i sprawa załatwiona. Nie jest załatwiona i to wróci.
Po torusie. To będzie wracało, tak jak we wcześniejszych myślach o notatkach Wam mówiłam, że mamy cykle torusa. 3 miesiące, 9 miesięcy, 18 miesięcy. To jest pełen obrót, pełna pętla. Czyli półtora roku to jest w pewnym sensie wzór Waszych wszystkich nieciągłości. Wasze wszystkie treści się pojawią w ciągu półtora roku. I ich stan. Czyli i w związku z tym Wasze sytuacje w życiu się będą oczywiście powtarzać, ale właśnie dzięki temu, że jeżeli okazuje się, że ja półtora roku temu byłam w pewnej sytuacji, teraz ta sytuacja półtora roku temu wraca do mnie i ona jest taka sama albo gorsza, to znaczy się, że ja nie zrobiłam nic w tym temacie. Najczęściej, bo półtora roku wraca do nas ta treść, ale zrobiliśmy bardzo dużo, żeby tą treść posprzątać, więc ona już nie jest, uderzenie tej treści już nie jest takie dramatyczne i raczej odbywa się w sposób taki łagodny. No więc dobrze, to chyba mam nadzieję, że Wam tu wyjaśniłam, na czym to polega. No i aha, no, ale przecież sens, jak to będzie z tym wybaczaniem w takim razie. Jeżeli wybaczanie przechodzicie w sposób taki, realizujecie temat wybaczania w treściach takich, które polegają na tym, że odpuszczam, rozumiem i wyciągam z tego wniosek i nie jestem zła na tą osobę, tylko rozumiem, dlaczego ta osoba tak zrobiła i ja wyciągam wniosek dla siebie z tej sytuacji po to, żeby nie powtarzać tej sytuacji już nigdy więcej i zrobić swój rozwój ekonomicznym, bo tu o to chodzi. Tak, jeżeli to jest taka sytuacja, to może wybaczanie mieć sens. Natomiast jeżeli ja wybaczam, żeby w to nie wchodzić, to nie ma sensu, jest to wręcz toksyczne i to jest załatwianie sobie sprawy pod dywanie, tak? Czyli pod dywan zamiatam sprawę, nie było tematu, ja wybaczyłam, nic nie zrobiłam z tym tematem, nie wpłynęło to na mnie, no i nie poszłam z tym dalej. I to wtedy wraca, bo przestrzeń się będzie pytać wielokrotnie, no i co? Zrobiłaś czy nie zrobiłaś? Jesteś pewna, że zrobiłaś? Bardzo Ci zależy? To zobaczymy. Dzięki, słuchajcie, za uwagę. Oczywiście w akompaniamencie miauczenia mojego kota, więc tak jak w poprzednim myślą o zadkach, nie szukajcie swoich kotów, to mój miauczy. Na dodatek w tle jest burza, więc za te różne efekty dźwiękowe nie będę przepraszać, bo to po prostu jest życie, naokoło mnie się żyje, więc mam nadzieję, że Wam to bardzo nie przeszkadzało. Nie mam na to wpływu, że jest burza i że kot mi brzęczy. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu. Pa!